Hello, chciałem się podzielić z Wami takim słowem, które przeżywam odnośnie robienia kroków wiary. Czy trzymasz się Ty dzisiaj Bożych obietnic? Czy robię dalej kroki wiary bez względu na wyzwania, jakie mam, jakie nowe sezony? Dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy trzymam się Bożych obietnic, to bez względu na to, jaki jest sezon w moim życiu, to dalej idę naprzód. Co to jest w ogóle robienie kroków wiary? Co to jest w ogóle wiara? Wiara to w słowniku, jak sobie napiszemy w Google, to jest zaufanie. Wiara w Słowie Bożym jest napisana z przeświadczeniem, przekonaniem tego, czego nie widzimy, czego się nie spodziewamy. Wiara jest czymś, co było upragnioną rzeczą, którą Jezus wypowiedział przed wniebowstąpieniem, którą pragnie zobaczyć, kiedy przyjdzie ponownie. On powiedział, czy gdy przyjdzie ponownie Syn Człowieczy, to czy gdy przyjdzie, czy znajdzie wiarę w swojej oblubienicy, w swoim kościele? Czy znajdzie wiarę we mnie, czy znajdzie wiarę w Tobie? Wiara, Jezus mówi, jest czymś jak ziarenko gorczycy. Czyli czymś wydaje się bardzo małym, ale przynoszącym niesamowite efekty, kiedy dasz to do ziemi. Kiedy obumrzesz, kiedy to nasionko obumrze, wyda wtedy obfity owoc. Czyli muszę umrzeć, aby wydać plon, aby wydać obfity owoc. I wtedy, mając, wydaje się, będąc takim ziarenkiem i robiąc kroki wiary, wydaje się, a nic takiego nie robię w takim sezonie, to nie da się za bardzo działać, ale nie. Tyle to, co mi dał Pan, to, do czego mnie powołał, krok po kroku iść do przodu, do tego, do czego mnie powołał Pan, bo gdy przyjdzie Pan, czy znajdzie wiarę we mnie? Czy chodzę dalej w wierze? Dlaczego to jest takie ważne? Jest napisane w Ewangelii Mateusza. Jeszcze tam szybciutko. Takie słowo. Ewangelia Mateusza 24, 13 werset i potem troszkę dalej. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Jeżeli ja wykonuję kroki wiary, to wtedy trwam w Panu. Te soki z krzewa winnego wchodzą do gałązki. Ja trwam w Panu. Jest napisane, że w tym czasie różnych trudności, bezprawia, miłość wielu oziębnie, ale ten, kto wytrwa, do końca zostanie ocalony. To jest Mateusza 24, rozdział 12-13. Wtedy, kiedy ja trwam w Panu i dbam o czystość mojego serca, wtedy mam prawdziwą miłość. Moja miłość nie jest oziębła. A pod koniec tego rozdziału czytamy, że w owym czasie wielu powie tak. To jest 24 rozdział od 48. Lecz jeśli jaki zły sługa powiedziałby w swoim sercu: mój Pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym tego nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa,
i surowo go ukaże, wyznaczy mu dział wśród obłudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. I wiecie, co ja tu widzę? Widzę tutaj osoby, które nie trwają w Panu. Osoby, które nie mają tej wiary, nie robią dalej kroków wiary, ale gdzieś się w czymś potracili, pewne blokady wyszły w ich głowach, w ich życiu, że zaczęli po prostu zamiast wnosić życie, robić to, do czego zostali powołani, w cudzysłowie te drzewka sadzić, to oni co zaczęli robić? Bić swoich podwładnych, swoich współpracowników. Bić. Jak to na nasz język można powiedzieć dzisiaj jeszcze bardziej tak doraźniej? Jeżeli ja nie trwam o trwanie w Jezusie, to wtedy w sytuacjach trudnych wyjdę z siebie. Gdzieś ta miłość ma swoją granicę. I wtedy po prostu zamiast być w zwycięstwie, to niestety, ale przegrywam te bitwy. Ale jeżeli ja trwam w Panu, to ja cały czas dbam o czystość mojego serca. Dbam o to, żeby robić dalej kroki wiary. Po co? Żeby przeżywać Boże błogosławieństwo. Czytamy w Ewangelii Jana 10:10, że owieczki pasterza, które słuchają jego głos, przeżywają co? Życie, i to życie w obfitości. Ale tylko i wyłącznie wtedy to życie jest, i to życie w obfitości, kiedy ja robię kroki wiary. Czyli nie tylko wierzę, ale też i działam. Idę w tym kierunku. Nie tylko nasłuchuję, ale wykonuję. I wtedy po prostu przychodzi plon. Obficie sieje, aby co? Obficie też rządzi. Skupiam się na tym, co dobre, nie na tym, co złe. Unikam wszelkich złych wiadomości. Nawet ludzi, którzy by wnosili niewiarę. Po to wszystko, aby przeżywać Boże błogosławieństwo, aby przeżywać bliskość z moim Panem, aby moja miłość była prawdziwa, czysta, nieoziębła, aby kiedy On przyjdzie, to żeby być tą miłą wonią dla Niego. Mógł z radością wybiegnąć jako ten, który wykonywał to, do czego go powołał Pan tu na ziemi. No i tym się chciałem z wami podzielić, kochani moi przyjaciele, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a sprawiedliwy w oczach Bożych to ten, kiedy to sobie tak tutaj studiuję i rozważam, to widzę, że Boży człowiek, sprawiedliwy człowiek to ten, który chodzi właśnie z wiary w wiarę. Jest ufający. Jest napisane w Hebrajczyków 11 rozdział, że ta wiara, na przykład Abrahama, Noego, Gedeona, została poczytana im za sprawiedliwość. Za sprawiedliwość. Czyli Boża sprawiedliwość to kroczenie przez wiarę. Także tym się chciałem z wami podzielić, abyśmy kroczyli tak samo jak ci bohaterowie wiary. Z wiary w wiarę. Pomimo, że będą się może śmiać, pomimo, że będzie się wydawać, skąd mam wziąć na pieniążki, na nie wiem, na to czy na to, albo jak ja mam tam pojechać, jak na przykład nie mam samochodu. Nie. Ja po prostu robię, ponieważ Pan mi coś objawia, pokazuje i chcę iść z wiary w wiarę. Chcę przeżywać Jego błogosławieństwo i robić wszystko też oczywiście w Bożej mądrości, rozwadze,
aby wszystko było tak, jak on sam tego chce. Okej, pozdrawiam serdecznie, pa, pa.